Witajcie, moi drodzy, w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Bardzo się cieszę, słuchajcie, że podobają Wam się filmy, w których proponuję Wam różne rozwiązania pracy, czy w parkurze, czy na przeszkodach, czy na kawaletkach. Więc tak jak obiecałam, przedstawiam Wam kolejne rozwiązania i ciekawe propozycje treningowe na kawaletkach. Więc zapraszam Was do oglądania. Do pracy na kawaletkach oczywiście rozgrzewamy się na płasko. Ja często proponuję, jak widzę, że koń jest dosyć elektryczny lub usztywnia się od początku, często proponuję rozgrzewkę stemp galop. I w tym przypadku tutaj akurat u Kasi pominęliśmy nagrywanie rozgrzewki, ale właśnie w taki sposób się rozgrzaliśmy, że długi stemp, aktywny stemp, stemp na kontakcie, popracowaliśmy nad ustępowaniami i jak koń już rozluźnił się, fajnie doszedł do kontaktu, zaproponowaliśmy mu rozgrzewkę w galopie. Galop i potem oczywiście na dwie strony i potem przeszliśmy na początku do przejeżdżania przez drążki w kłusie. Bardzo lubię takie ćwiczenia na kawaletkach, bardzo lubię jeźdźcom mnie prowokować, w szczególności jeśli mamy do czynienia z koniem bardzo płochliwym, z koniem, który się dosyć mocno rozkojarza, gdzieś tam szybko się nudzi, tak? Na przykład Proven należy zdecydowanie do takiego konia, który zawsze patrzy, gdzieś tam widzi strachy, reaguje na wszystko dookoła, jest bardzo taki elektryczny, można powiedzieć. I poprzez taką pracę, która skupia na nim uwagę, że on musi, co chwilę ma zadanie, drążek, tu przechodzenie do kłusa, ciasne koła, dodanie, skrócenie, pozwala nam zwracać na siebie uwagę, pozwala łapać tą chwilę, pozwala na to, żeby ten koń się po prostu skupił. I te drążki, ten trening na początku był trudny, oczywiście nie wyszło za pierwszym razem dobre zagalopowanie, czy nie wyszło za pierwszym razem to, że on był fajny w równowadze, taki, że po prostu dostał sygnał i zagalopował, ale właśnie chodzi o to, żebyście ten trening rozpoczęli od tego, że najpierw sobie przejeżdżacie po takiej dużej ósemce w kłusie. Jeśli uzyskacie fajną odpowiedź, że koń się prostuje, czujecie, że koń od wewnętrznej łydki idzie, tak? Bo w tym zadaniu właśnie o to chodzi, że przekładamy pomocę, tak? Że lewa łydka jest wewnętrzna do zewnętrznej wody, potem zmieniamy kierunek i robimy to na odwrót. I w szczególności, jeśli wychodzimy z drążków, z kłusa, prostujemy, przekładamy pomocę, robimy zagalopowanie. Jest to bardzo znaczące, jeśli chodzi o bardziej zaawansowany trening jeźdźca i konia. Nie dość, że koń się coraz sprawniejszym atletą dzieje, tak? To on się staje sprawniejszym atletą. Tak samo jeździec potrafi sobie w taki sposób, pracując na takich kombinacjach, wyrobić szybkość, timing. Jest w stanie bardziej panować nad koniem i jest w stanie potem przełożyć to na parkour. Myślę, że każdy, kto chce jeździć parkour i chce być dokładny, wie, że to nie jest łatwa szkoła, że to nie jest łatwe, żeby nauczyć się widzieć odległość i być w stanie zapanować nad koniem. A takie kombinacje pozwalają nam naprawdę wpasować się w ciało konia, wpasować się w reakcję tego konia i koń tak samo wpasowuje się w reakcję jeźdźca. Tak, żebyś czuła, że kłąb się unosi. Dobrze, równo. Rytm, 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 rytm. Rozluźniasz rączkę, tak. Dobrze. Tak, teraz było bardzo dobrze. Dobrze, i już, przechodzisz sobie do kłusa. Pilnuj właśnie, żebyś była stabilna górą, nie? Żeby nie zaglądać mu pod nogi, tylko wczuwaj się, co się dzieje pod tobą. Tak, tak, tak. I już, przekładasz pomocę. Bardzo dobrze. Przerwa. Jak widzicie, zadanie jest bardzo złożone i wymaga już od jeźdźca stuprocentowego skupienia się nad prawidłowym prowadzeniem. Ćwiczenie miało na celu zmobilizowanie jeźdźca do prawidłowego prowadzenia konia i przekładania pomocy. Tutaj jak widzicie, że wyjeżdżamy z prawego łuku i po łuku mamy drążki w kłusie i zaraz prostujemy konia i robimy zagalopowanie na lewą nogę i rozłożone są dwa drążki na kawaletkach. To jest bardzo trudne i uwierzcie mi, że wcale nie jest łatwo wykonać to zadanie, bo musimy płynnie przejść z jednej łydki do drugiej łydki, zrobić w odpowiednim momencie półparadę i dać znać koniowi do tego, co my oczekujemy od niego. Tak? I tutaj jak widzicie, że jest chwilę galopu, przejście do kłusa i rozpoczynamy od drugiej strony, tak? Czyli znów z lewego prostujemy konia i zagalopowanie na prawo.
Ćwiczenie jest dynamiczne, ale pozwala na to, żeby konia troszeczkę skrócić, tak jakby, żeby koń bardziej podstawił się i żeby był lekki w prowadzeniu. Ale oczywiście nie uzyskamy tego, jeśli będziemy działać tylko ręką, czyli musimy skupić się na tym, żeby koń bardzo lekko odpowiadał na łydkę i dawał się dosiadem prowadzić, co jest oczywiście priorytetem w treningu konia i jeźdźca. Tak, półparadka, pilnujesz, żeby, o właśnie, układa się, przekładasz pomocę, tak, super, to było bardzo dobre, Kasia, on był taki zwarty, tak, lekki, nie przesiadaj się na tylny łęk, rozluźniasz rękę, tak, oczekuj właśnie, żeby on był cały czas taki, wiesz, z tobą, super, tak, dobrze, bo on chciał, wiesz, szybciej, ale dobrze, dobra półparada, on, wiesz, zareagował na to. Teraz parę rzeczy technicznych. Kombinacja rozłożona była tak, że drążki w kłusie były rozłożone na metr około 10, tak? Metr 10 centymetrów oraz po łuku od pierwszego drąga z kłusa do następnego drążka było 12 metrów. I tutaj był czas na to, żeby konia wyprostować i zagalopować. Rozłożone drążki dwa pomiędzy sobą była odległość 3,20. Zaznaczam to, że Proven jest bardzo dużym koniem. To jest koń, który podchodzi już około 180 cm w kłębie, tak? Więc te fule są też u niego dosyć długie, można powiedzieć, tak? A nasz trening polega na tym, i właśnie ta kombinacja tutaj w kłusie pozwala nam na to, żeby go troszeczkę skrócić i bardziej postawić na pomocach. Tutaj muszę się na chwilkę zatrzymać i wytłumaczyć Wam, co miało na celu to ćwiczenie, bo to jest bardzo ważne. Na celu miało to, żeby koń właśnie zaczął bardziej zwracać uwagę na jeźdźca i takie drążki, kombinacje w kłusie i w galopie mobilizują konia do szybszych ruchów po prostu, tak? Czyli koń staje się bardziej dynamiczny dołem, ale musi wtedy troszeczkę bardziej zad podstawić i oczywiście takie kombinacje na drążkach wyzwalają w jeźdźcu i w koniu więcej uwagi na siebie, tak? Bardziej na siebie zwracają uwagę oraz to, że stają się coraz bardziej pilne. One oczekują odpowiedzi od jeźdźca, co mają dalej robić, tak? One mają być czekające. I tutaj właśnie w tym zadaniu jesteśmy w stanie to właśnie uzyskać. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że spróbujecie tą kombinację, spróbujecie u siebie na treningu rozważyć tą kombinację, którą Wam zaproponowałam. Uważam, że warto jeździć różne sekwencje drążków. Te drążki są trudne. Pamiętajcie, że jeśli jeszcze nie macie konia takiego, na którym ciężko Wam zapanować nad galopem, ciężko Wam zapanować nad równą fulą i aktywnością, może to być ćwiczenie dosyć trudne. Ale warto spróbować. Można też rozciągnąć odległości, skrócić troszkę dystans na drążkach w kłusie i zacząć od troszkę dalszych odległości. Ja, moi drodzy, tymczasem się żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście. Wpadajcie na nasze media wszystkie, na Facebooka, na Instagrama i na YouTubie. Klikajcie i subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia.